Gmina Starowice przygotowuje się do zagospodarowania i otoczenia zbiornika Pasternik, który znajduje się w samym centrum miasta, przy wjeździe do Starachowic, u zbiegu ulicy Radomskiej i Kieleckiej. Ten projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Uzyskaliśmy na ten cel wsparcie ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponad 19 milionów złotych na ten cel gmina uzyskała. W ubiegłym roku wybraliśmy firmę, która wykonuje dla nas dokumentację techniczną, uzyskuje w imieniu gminy wszelkiego rodzaju pozwolenia po to, żeby można było w kolejnych miesiącach i latach przeprowadzić prace dotyczące oczyszczenia dna zbiornika, jak również zagospodarowania otoczenia zbiornika, przede wszystkim zagospodarowania tej grobli, na której się w tej chwili znajdujemy. W chwili obecnej jest praktycznie już ukończona dokumentacja techniczna. W kolejnych miesiącach będziemy starali się wybrać firmę, która zajmie się oczyszczeniem zbiornika Pasternik.